Remisem 2-2 zakończył się mecz Korony Kielce z Lechem Poznań w 12. kolejce Ekstraklasy. Zespół Kolejorza był drużyną, która przeważała w pierwszej połowie, a efektem był gol Kaspra Hamalainena już w 5. minucie. Ekipa Macieja Skorży w następnych akcjach powinna prowadzić 2-0, ale doskonałą sytuację zmarnował Lovrencic. Korona wyrównała wynik w 15. minucie. Po dośrodkowaniu Pawła Golańskiego z rzutu rożnego bramkę zdobył Kapo. Duża determinacja, wola walki, agresja. Dała nam jeden punkt, bo co by nie mówić, Lech jest lepszą drużyną Korony i trzeba patrzeć na to realnie. Natomiast dzisiaj ten jeden punkt został im wyszarpany właśnie tą determinacją i naszym charakterem. Kolejorz ponownie wygrywał po koronkowym zagraniu Karola Linnettego i trafieniu Szymona Pawłowskiego. Po zmianie stron gra obu drużyn wyglądała już gorzej, a ostatnia sytuacja piłkarzy Ryszarda Tarasiewicza zakończyła się golem Sylwestrzaka. Bohater Kielc to chyba za duże słowo. Bohaterem gdybyśmy może wygrali ten mecz. Natomiast udało się wyciągnąć 2-2, my się z tego cieszymy. Na pewno ten punkt dla nas jest bardzo cenny z przebiegu i meczu i tego, co się dzieje w tabeli. Poznaniacy po 12 kolejkach mają 18 punktów w tabeli, a za tydzień zmierzą się z Górnikiem Łęczna.